Po napisaniu matur postanowiłem przeprowadzić się do Warszawy. Dlaczego Warszawa? Ponieważ nagrywam tutaj audycję do radiowej czwórki. Generalnie chciałem zamieszkać samemu, by móc bardziej poświęcić się projektom, które właśnie opracowuję. Nigdy nawet też sobie nie myślałem, że dorosłość jest taka skomplikowana i zajmuje tak dużo czasu. Ogarnianie spraw firmowych, sprzątanie całego mieszkania, gotowanie. To wszystko wydaje się banalne, ale naprawdę zajmuje tyle czasu, że to masakra. Dotychczas w większości rzeczy domowych, prawnych wyręczali mnie moi rodzice, więc nawet tego nie zauważałem. Ale teraz to wszystko widzę i naprawdę wielki szacunek do moich rodziców i chciałbym im teraz podziękować za ten trud, który włożyli w wychowaniu mnie. Dziękuję wam serdecznie. Jeśli chodzi o moje mieszkanie, jest bardzo przyjemne. W każdym pokoju jest miliard okien, dzięki czemu jest bardzo tutaj jasno, dzięki czemu nie jest ponuro, nie jest smutno. Najważniejszą rzeczą w moim mieszkaniu jest w sumie muzyka, która od zawsze towarzyszyła mi w moim życiu. Moi bracia byli zapisani do szkoły muzycznej, dzięki temu grali na gitarze, skrzypcach, a z racji, że była nas czwórka i każdy słuchał czegoś innego, mój brat najstarszy słuchał rock, metal, średni bardziej w poprzed, bardziej elektro, zaś kolejny rap, hip-hop. Tata zawsze słuchał z tych jakichś starszych kawałków, a mama muzyki góralskiej. Więc w sumie za młodu słuchałem wszystkiego, bo wszystko leciało w moim rodzinnym domu. I prawdopodobnie dlatego właśnie mam cały dzień włączone kolumny i gra u mnie muzyka. I gra w sumie wszystko. Obok kolumn stoi moja kanapa i to właśnie tutaj powstają wszystkie konspekty do radia. I to właśnie tutaj w upalne dni ochładzam się od klimatyzacji, a w zimne nocy piję ciepłą herbatę i gram w gry na konsoli. W tej szafce trzymam też zeszyty, które ostatnio wydałem. W przegrodzie obok trzymam drukarkę i papiery firmowe, faktury, umowy itd. Kocham ten kraj, ale posiadanie firmy w dzisiejszych czasach to naprawdę pogmatwana sprawa i gdyby nie właśnie pomoc zdalna mojego brata czy też mojego taty, to prawdopodobnie już dawno zatonąłbym w tym wszystkim. A obok jest telewizor. Nie oglądam telewizji, bo jest nudna, no nie ukrywajmy tego, ale służy mi do grania na konsoli i do oglądania YouTube'a. W szafkach obok trzymam w sumie wszystko i nic. Oraz jakieś tam rzeczy dla królika i fanarty. A tutaj jest Hepalo, mój nowy przyjaciel. Biały królik miniaturka, ale może o nim opowiem w innym filmie. No i w salonie też mam kuchnię. Jedzenie. Jest to w sumie kolejna rzecz, za którą kocham nasz kraj i byłbym gotów oddać życie. Naprawdę, gdyby była jakaś wojna światowa, to bym rzucił się w obronę Polski po to, by ratować nasze pierogi, nasze prawdziwe jedzenie. Ostatnio jak byłem zresztą z Terekampem we Włoszech, czyli z moimi widzami we Włoszech, to stęskniłem się za naszymi potrawami. Pierogami, zupą, gulasz od mamy, czy nawet też spaghetti i pizzą, ale taką polską, na grubym cieście, z kukurydzą i z grillowanym kurczakiem, a nie takie jakieś cieniuteńkie włoskie pizze, co nie wiadomo, czy to jest papier jakiś, czy co. A propos właśnie kuchni. Od początku przeprowadzki staram się gotować sam, co mi już całkiem dobrze idzie, co zresztą możecie zauważyć na moim Snapchacie. Umiem już zrobić spaghetti, filet z kurczaka, jajecznicę, to jest mój specjał, ryż, ziemniaki, naprawdę wszystko, czego tylko dusza zapragnie. Jednak gdy czasem mi się nie chce gotować, to wtedy otwieram sobie moją magiczną szufladę, która pokazuje mi, jak wspaniałych mam widzów, ponieważ tam znajdują się właśnie fanarty od was. Wszystkie słodycze tam zbieram, które przekazujecie mi w paczkach. A w lodówce mam zapas na całą zimę Coca-Coli, Sprite'a, oczywiście wodę mineralną. A mówiłem wam, że mam szafę? Trzymam w niej odkurzacz, fiszki, mam dwie i często w sumie na nich jeżdżę nawet. Na ścianie zaś wisi obraz Coca-Coli, mojego menadżera oraz flaga Polski, którą kupiłem do Włoch. A teraz zapraszam was do mojej sypialni. Bardzo lubię spać, zresztą w sumie nie ma osoby, która nie lubi spać, dlatego to jest takie coś oczywistego. Ale tutaj śpi się naprawdę bardzo przyjemnie, jest bardzo wygodnie, jest tutaj bardzo cicho i dodatkowo, gdy trzeba, jest bardzo ciemno. Gdyby nie prawdziwy autograf Krzysztofa Krawczyka, który jest na mojej ścianie naprzeciwko łóżka, który swoim uśmiechem i pozą prawdziwego zawadiaki zachęca mnie do wczesnego wstania, to pewnie przespałbym tu cały tydzień. W ściany wbudowane są szafki, a w nich znajdują się najcenniejsze skarby. Ukulele, jak wiadomo, zawsze nienastrugane, nienastrojone. Żółw Mariusz, czyli jeden z moich ulubionych fanartów od was, który został zrobiony własnoręcznie. Portret Rema, dzięki Remu za portret, naprawdę fajny prezent. Półkę niżej trzymam książki, a tam jest Lee Child, czyli jeden z moich ulubionych autorów, oraz Krzysztof Gonciarz.
lekko niżej trzymam gry. Mam ich mało i większość jest na konsole, ponieważ wersje na peceta najczęściej kupuję na Steamie i nie mam ich pudełkowych. Gry pecetowe, które mam na pudełku, to przede wszystkim StarCraft, czyli moja ulubiona gra. Zresztą jestem fanem RTS-ów i prawdopodobnie kiedyś o StarCraftie jeszcze stworzę osobny materiał. Przy kaloryferze zaś trzymam cały zapas Sprite'a, coli oraz fanmaile od was. No i rodzinę Bambuleo. Naprzeciwko zaś znajdują się szafy, a w nich nie ma w sumie nic ciekawego. Są tylko pudła, ubrania, jakieś moje rzeczy i jeszcze raz ubrania. Generalnie tutaj na ścianach także wiszą obrazki. Jest tutaj mój portret, metka J.D. Ware. Przepiękny krajobraz Legnicy, który przypomina mi skąd pochodzę i gdzie się wychowałem, oraz, tak jak wspomniałem, autograf Krzysztofa Krawczyka. Nad łóżkiem jeszcze wisiał Gimper, ale bardzo szybko spadł mi do łóżka. Najciekawsze jednak przed nami, zapraszam do mojego amatorskiego studia. Jestem od jakiegoś czerwca dziennikarzem radiowym Polskiego Radia i w sumie jest to naprawdę fajna sprawa. Poznałem dzięki temu bardzo dużo fajnych ludzi, nauczyłem się wielu nowych rzeczy. I zresztą kiedyś was zabiorę nawet do głównej siedziby, by pokazać wam tak jakby wideo relacje, jak wygląda moje nagrywanie audycji w radiu. Ale teraz przenieśmy się do mojego pięknego świata, czyli do wideo w internecie. Oto moje stanowisko. Jedna parasolka, która przepięknie wszystko rozświetla. Dwa monitory, klawiatura i mysz Razera, słuchawki, przenośny głośnik Philipsa, mikrofon MXL, krzesło i mój staruszek, czyli komputer. Mam go już w sumie jakiś rok, a dalej służy świetnie. Do oświetlenia mojej mordki na odcinkach używam także naturalnego światła, które wpuszczam przez zasłony, oraz kilku lamp z barwą ciepłą. I to właśnie to jest to miejsce, z którego do was przemawiam na live'ach i na odcinkach. By wyciszyć panujące echo, które nawet teraz być może słyszycie, bo jeszcze nie udało mi się wszystkiego dokończyć, przykleiłem do ściany specjalne pianki. Będę musiał tutaj jeszcze rozłożyć dywan oraz postawić za mną szafkę z tyłu i wtedy myślę, że będę miał przepiękne, czyste audio. No i wtedy dźwięk będzie piękny, ale mimo wszystko jest tutaj jedna rzecz, która tworzy taki mały bałagan i z którą nie potrafię sobie poradzić i nigdy nie potrafię sobie poradzić. Czyli kable. Jeżeli macie jakiś pomysł, jakiś patent na te kable, to napiszcie w komentarzu i mi z tym pomóżcie, naprawdę. W kącie trzymam gitarę, klasyk elektryczny, jest to moje cudeńko, które jest moją kolejną dumą, oraz plecak z urządzeniami, którymi nagrywam wideo. Tutaj ściany także nie są puste, mamy tutaj portret Rema oraz śmieszny mę z psem, który zawsze mnie rozbawia przed nagraniem jakiejś gry. Z mojego studia można bardzo łatwo przejść do łazienki i jest to idealne umiejscowienie naprawdę tego pomieszczenia, ponieważ w trakcie live'ów nie muszę daleko odchodzić, tylko po prostu przejdę parę kroków i mogę... W łazience najważniejszym elementem są plakaty youtuberów oraz zdjęcia rodziców moich widzów. Naprawdę nie ma lepszej rzeczy niż wejść tutaj o poranku i zobaczyć Maćka z dupy, czy też Cyber Mariana, Multiego, Banshee, Igora. W łazience w sumie nie trzymam niczego takiego fajnego, o czym mógłbym opowiedzieć, poza kiślem przy kiblu. No i to w sumie już wszystko, jeżeli chodzi o moje mieszkanie. Dziękuję wam, że przyszliście, że obejrzeliście ten materiał. Jeżeli możecie, to zalajkujcie, zasubskrybujcie mój kanał. Już niebawem kolejne filmy. Może ze StarCrafta na przykład coś opowiadam wam, poopowiadam wam na temat tej gry i moje historie z nią związane. Dobra, trzymajcie się w takim razie. Pa! Nagrane, co trzeba było, a teraz się śpieszyło.